To z jednej strony no, bardzo atrakcyjne wydarzenia. To cieszy, że po raz kolejny w Obrzychu możemy gościć naprawdę nietuzinkową imprezę, naprawdę najlepszych tancerzy i ponad 1300 uczestników, którzy przyjeżdża z całej Polski właśnie, żeby rywalizować w naszym mieście i to w rywalizacji na najwyższym poziomie. To cieszy, ale z drugiej strony cieszy to też, że po raz kolejny, bo to pewnie to świadczy o tym, że, no, że się sprawdzamy, że obiekt się sprawdza, że ludzie się sprawdzają, że IDO i Polski Związek Tańca Freestyle decyduje się po raz kolejny organizować te imprezy w naszym mieście. W mieście, które jest, nie jest super wygodne dla organizacji zawodów, bo zawsze łatwiej organizuje się zawody, które są w centrum kraju, gdzie wszyscy uczestnicy mają praktycznie jednakowo blisko albo przynajmniej duża grupa ma nie aż tak daleko, natomiast Wałbrzych jest na skraju naszego kraju i no tutaj bardzo dużo zawodników, którzy są czy to z Lublina, czy z Warszawy, no to tam to ta odległość jest już całkiem spora, no ale decydują się, organizują właśnie w Wałbrzychu i to z mojego punktu widzenia jest też myślę, że takie no, pozytywne i to mnie osobiście cieszy. Również te zawody chcemy zorganizować, przyłożyć się do tego. Chcielibyśmy, żeby zawodnicy wrócili z dobrymi wspomnieniami, żeby organizatorzy byli zadowoleni, bo będzie szansa na organizację kolejnych zawodów. Być może znowu rangi międzynarodowej, podobnie jak było to w ubiegłym roku przy organizacji Mistrzostw Europy w hip-hopie, na które przyjechało 3,5 tysiąca zawodników, do tego opiekunowie, rodzice, osoby towarzyszące, także w czerwcu gościliśmy naprawdę wyjątkową imprezę. Chcielibyśmy, aby w latach następnych również udało się podobną imprezę zorganizować. Ja tym samym zapraszam naprawdę bardzo serdecznie. To jest, nie jest taniec hip-hopowy, to jest troszkę inna forma, bardziej taka wysublimowana i myślę, że warto zobaczyć. Ja nie jestem specjalistą oczywiście od tańca, ale oglądałem taniec jazzowy, który był, oglądałem no, inne. Teraz już jak gdzieś mam okazję, to staram się oglądać czasami również taki, z takich aspektów organizacyjnych popatrzeć. I jest to naprawdę też bardzo, bardzo atrakcyjna forma i tancerze jak tańczą, to świadczy naprawdę o najwyższej sprawności, o najwyższym przygotowaniu i o tym, że te osoby po kilka godzin tygodniowo, praktycznie codziennie trenują, ćwiczą, aby właśnie później przy krajowych mistrzostwach się sprawdzić i zawodach, które są eliminacji do mistrzostw Europy, bo później najlepsi zawodnicy z naszych mistrzostw będą reprezentowali Polskę podczas zawodów, czy to mistrzostw Europy, czy mistrzostw świata. Jeżeli chodzi o pewne reguły rozgrywania zawodów IDO, czyli w International Dance Organization, jest to stałe. Mamy solo, duo, grupy i formacje oraz te bardzo duże formacje, które się nazywa production. Jeżeli chodzi o sposób prezentowania tańca jest bardzo podobny. Natomiast rzeczywiście, jeżeli chodzi o to, co będzie prezentowane, jest to całkowicie odmienne od hip-hopa. Jest całkiem inna energia, jest całkiem inna entourage taki cały, to klimat tego, tych prezentacji. I przypuszczam, że ci, którzy w życiu nie oglądali modernu i kontemporary, jak przyjdą, to zobaczą, że to jest piękny taniec. Dużo ciepłych słów pod adresem Aquazdroju dzisiaj tutaj z pana ust padło. Znaczy to nie tylko pod adresem Aquazdroju. Pod adresem Aquazdroju przede wszystkim dlatego, że tutaj jak jestem na imprezie, to jestem od rana do później w nocy przez kilka dni. I widzę, jaka jest taka gościnność, ale również pod adresem Wałbrzycha i okolic też padło dużo ciepłych słów, dlatego że bez jednak tej współpracy z całym regionem nie można byłoby takich imprez przeprowadzać. I wszystkie osoby, z którymi miałem kontakt, właśnie podkreślały to, że to są bardzo otwarci ludzie, bardzo sympatyczni, bardzo chcący pomóc w tych sytuacjach takich normalnych, życiowych. Nie było żadnych skarg na to, że coś jest niedobrego, że coś było złego, więc to za to dziękuję
okolicy Wałbrzycha, Wałbrzychowi i Akwazdrojowi. Słysząc o takiej imprezie, myśli się przede wszystkim o pięknie, o tańcu, o publiczności, o emocjach, a zwykły widz nie myśli o tym, jak wielki ma to też wymiar ekonomiczny i promocyjny dla gospodarza takiej imprezy. Tak, to 1500 osób, które przyjeżdża do Wałbrzycha, to osoby, które tutaj przez pewien czas mieszkają, czyli muszą zapłacić za pobyty, muszą zapłacić za gastronomię, korzystają z sklepów, stacji benzynowych. Tak licząc biegłoroczne Mistrzostwa Europy, to na pewno w czasie Mistrzostw Europy około 5 milionów złotych w Wałbrzychu zostało tutaj w podmiotach gospodarczych naszego miasta. Także to jest ten wymiar na pewno gospodarczy, ale to są również osoby, które wyjeżdżając stąd postrzegają Wałbrzych przez pryzmat tego wydarzenia, tego obiektu. Obiektu nowoczesnego, obiektu czystego, obiektu z przyjaznymi ludźmi, z przyjaznymi organizatorami i później tak myślę też odbierają nasze miasto i u siebie, kiedy omawiają, kiedy wspominają imprezę, mówią o imprezie takiej w fajnym, ciekawym mieście, a to potwierdzają już nie tylko w rozmowach z nami, ale już mamy naprawdę przykłady osób, które spotykając się za granicą i z tym doświadczyły właśnie tego, że te osoby, żeby były osoby, które właśnie były na imprezach w Wałbrzychu i bardzo pozytywnie się o nich wypowiadały. I powracają do Wałbrzycha. I powracają, mam nadzieję, że będą powracali nie tylko przy zawodach sportowych, ale również też właśnie prywatnie, żeby pozwiedzać. My staramy się też w materiałach, które tutaj przekazujemy, później przekazywać te najciekawsze miejsca, te ciekawe miejsca, które wiążą się z terenem Wałbrzycha, aglomeracji wałbrzyskiej i te osoby mogły połączyć właśnie wizytę sportową również z wizytą turystyczną, z wizytą taką połączoną ze zwiedzaniem.